Newolskiego. Ale to jest w poniedziałek. Poniedziałek do piątku, czyli jest? Tak, i musisz jeszcze o 10 się zarejestrować, wiesz? Kto jeszcze na tam? Do 15. Tam przybyło mi się. No i tam dawają leki za darmo, są bardzo dobre lekarze. Dermatolodzy, nie dermatolodzy, różne są lekarze. W Bydgoszczy tak samo jest. Co? W tak samo też godzina. Ale Bydgoszczy ulepszony jest od 8 do 13. To są lekarze dla ludzi bezdomnych, którzy nie mają ubezpieczenia, rozumiesz? I po prostu dlatego tam dawają leki bezpłatnie. Nie? Jest przede wszystkim nasza broń podstawowa. Jak będziesz tam chciał, kiedyś nie będziesz miał ten leków, no to tam możesz iść do lekarza, drodzy cię lekarz leki. Oraz wyposażenia dodatkowego. Ale bardzo dobre są tam lekarze, jak tak musiałam być w banku, no, musiałam wszystkie dane nowe dać. Widzieliśmy takie klasy wojskowe, że były z bronią i były jeszcze bez broni. Co się najbardziej podobało z tego, co pani już widziała w broni? Karabiny temu panu. Bo jeszcze potem ja nie chcę mieć wspólnego z policją, bo mogę go tak zrobić też. Ale i tak na policji będziesz miał w komputerze cały czas, że zmieniałeś nazwisko. Tylko że w bibliotece mam... No tak. W bibliotece mam stare imię i nazwisko. I muszę zmienić to, bo jak to zmienię, to jak w bibliotece... Dlaczego to zmieniłeś? Przyłapią mnie, to jeszcze policję wezmę. Dlaczego to zmieniłeś? W komputerze to dobrze. Po mamie mam nazwisko. Mieszkań w sezonie zimowym. W nocnym pożarze mieszkania w Ryczewie w województwie wielkopolskim zginęło 5 osób. Matka i 4 dorosłych synów. Ustaratowała się ucieczką przez okno. No to co? Ale fajne było nazwisko. Ale też nie moje. Ale co masz do tego nazwiska? Jeszcze bardziej śmieszniejsze mają nazwiska jak te kobiety. Właśnie, gdzie można atui do tego myślą? A jak widziałem, że przyjąłem się na pierwszym piętrze rzecznik policji w obornikach. Nie wiem, musiałbyś pochodzić po pytań. Z tego pierwszego piętra, z jednego z mieszkań. Po tych komisjach tam, co naprawiają te telefony, tam zobacz. Było podjęte akcji reanimacyjnej. Jedna osoba z tego mieszkania została przetransportowana. W centrum podziemia nie mam po co iść już, bo oni nie mają, bo się tam są iść. Dwa mieszkania, ale w jednym nikogo nie było. Mieszkańcy drugiego zostali ewakuowani. Żadna z tych osób mieszkających na parterze nie odniosła obrażeń. Wielka straszna tragedia. Marła cała rodzina. Bo oni sami nie wiedzą, co mają. Jest mi bardzo przykro. Nie mogę w szczegółach opowiedzieć. Nikt nie ma dlatego, że nie, bo ludzie, niektórzy nie mają tych telefonów, nie mają po co zamawiać. Mają, nie wiedzą. Ale pytacie, to nie mają, to nie biegrze mają. Naprawdę, bardzo pracowici byli uczyni. Nie stwarzali problemów, pomimo tego, że chorowali trochę. Nie? Na temat przyczyn wybuchu ognia. No, zrób mi herbaty, się napij i jadę. Andrzej Ciborski, Radio Merkury. Kiedy pozostali mieszkańcy wrócą do domów, nie wiadomo, budynek musi obejrzeć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ile dzisiaj jestem razem? Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman zadeklarował poszkodowanym pomoc. Źródła w urzędzie kanclerskim i niemieckim MSZ-cie potwierdzają nieoficjalnie... Dlaczego? Idziesz przykładowo do supermarketu, nawet zobacz na tym w komisji, przykładowo, ja wiem, na złotych tarasach, czy tam... Byłem i nie było. Według Gazety Wyborczej wizyta niemieckim kanclerz planowana jest na 7 lutego. Zdaniem redakcji o nim przyjazd zabiega Łaberska. A zobacz, bo RTV AGD może mają takie tui. RTV AGD, no? Sprawiają, że partnerzy w ocenie Polski zyskują na znaczeniu. To opinia dominująca w kręgach dyplomatycznych. Michał Barnier pytałem się, nie mają. Ciężko na tej relacji z kupić będzie. A bym zapytać się według gazety tam na Sadybie że Brexit pokój również na ja też nie było. Sygnał, że ja mam w torbie wiesz drugą torbę i tam jest pochewka z boku pinki, kłaszcz silnik. Mi niepotrzebne to ja, on ma problem. Ale ciężko znaleźć taki tatuaż. Więcej o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Ja jemu mówię, nie pokazał wam to, bo się tego telefonu. A głowa kosztuje. A tyle złodziei chodzi w Warszawie, to uważaj i w ogóle... Anonka kosztuje na Allegro 40 zł. Myślałeś, że ile złodziei chodzi? Złodzieje jedno... Ja nie słucham nie ciebie. A w ogóle tam się czasami nie odzywaj, bo młodzi ludzie teraz tak rozrabiają, że głowa... Kiedyś Dawid jedzie z pracy, rozumiesz? Dobra, no i słuchaj, jedzie z pracy, ma w słuchawkach te słuchawki w uszach, no i też ma nowy telefon, nie?
taki pani Bajranski miał. A do niego takich trzech pijaków, on siedział koło kierowcy, a ci i na czworo... Zamknij się, poczekaj się. I słuchaj, z tyłu był czworopak, siedzieli i obcinali jego telefon, rozumiesz? A się zorientował, bo miał jedną słuchawkę wyciągniętą i słyszał. I zobaczył, gdzie wysiadają ludzie, gdzie jest więcej ludzi, nie? I wysiadł, rozumiesz, z autobusu pojechał rowerem, rozumiesz, parę przystanków i później wsiadł w inny autobus. Ściana liczy 330 kilometrów, a jej budowa rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Ale jak za kierowcą się siedzi... Jak przyjdzie do ciebie dwóch, trzech obozów, to nie ma, nie będziesz miał co robić. Ja siedzę z tyłu i przodu terytorium bojowników kurdyjskich, tyłu też których Ankara najlepiej o destabilizację sytuacji we wschodniej części kraju. Widziałaś, jak nocy atakowali kierowców. W nocy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Jak jechałem 117, to też telefon miał wjęty. Temperatura wyniesie przeważnie od minus 5 do minus 2 stopni. Tylko na jak jechałem 140... Android to ma? 3, to też wyciągam Polskie Radio 24. Android jedno wszystko. Na zegarach 6 minut po 22. 24 godziny w Polsce i na świecie. Nie wiem, czy można nie. A w programie między. Można, bo sprawdzałem. Amerykańskich żołnierzy w żaganiu. Obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest właśnie kolejny krok realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa. Polski, a nie można zapytać, że na Allegro wyśle się przez syłkę, kurier przywiezie i osobiście z dowodem się zapłaci na spokój. Nie, no to przy kurierze płacisz za przesyłkę. A tu wyśle, a tu pisze, wyśli. Zam przesyłkę i wpłacę. Te, które w zeszłym roku wynosiły nieco powyżej 200 milionów, w tym roku jest to miliard złotych. Chodź do Michała? Zapraszam. Tu jeszcze dwa adresy podałem, na Leporta, ale tam jakiś inaczej poddałem. Odbyło się popieprzyło się, numer podałem do Znalego, nie wiem, wysłało się, ale to taki przesyłek, nie bierz, jeżeli ci przyślą do domu i wtedy płacisz na miejscu. Nie, na Pawła. Paul Jones, szefowa rządu, podkreśliła, że powitanie wojskowe z najlepszej i najsilniejszej armii świata to ważne dla Polski i dla Europy. Wojsk amerykańskich tutaj w Polsce. Co to, to jest telefon? Właśnie kolejny krok realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, jak zrobiłem to, ja już nie znam, czy nie znasz, to po co mi się pytasz? Ja się znam. To już po wtorkach, bo już dałem. Dwa adresy dałem Pawłowi. I moje imię, nazwisko, adres zamieszkania. A ile zapłaciłem? Władz jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dopiero wysłałem, nie płaciłem, tylko wysłałem, co na miejsce. Bo nie na miejscu, że to będzie się płacić. Chcę to zrobić, ale pisało, że wysłane, ale SMS nie dostaje. No i Paweł będzie płacić. Strategia wzmacniania bezpieczeństwa Polski, przyjdzie, bezpieczeństwa naszego regionu, ale też bezpieczeństwa regionu i myślenia w kategoriach pokoju, budowania pokoju na świecie. To jest ta strategia, którą będziemy realizować w kolejnych miesiącach. Czynimy pierwszy krok, ale pierwszy z wielu, które jeszcze przed nami. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powiedział, ten telefon się do czegoś miała tu i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czekaliśmy na was. No dobra, to trzeba pilnować, tak, aby się nie zbiła, aby pilnować. Mając poczucie osamotnienia. Często mając poczucie, że jesteśmy jedynymi, się którzy pada, bronią cywilizacji od zagrożeń ze wschodu. Minister Antoni Macierewicz wspomniał byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Trzeba przypomnieć słowa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które były wypowiedziane w 2008 roku w stolicy Gruzji, nabadniętej wówczas przez Rosję. No jak ten wojewoda tam umożliwia w końcu? Jeżeli teraz się nie przeciwstawimy tej agresji, to później jak przyjdzie fajny, wiesz, człowiek, kolej na Ukrainę, wiesz, i rodzina, a później na państwa bałtyckie, a następnie wam być może i na mój kraj, i mój naród, w całą Europę. Niech się nie ma. Co myślisz, ja do niej ale po co takie dymy robić? Ciągle każdemu wiesz, takie wróżby. A to jest lepsze. Ambasador podziękował za ciepłe przywitanie i podkreślił, że żołnierze przybyli na służbę. Chciałbym Kumka, najlepiej byś sobie jakiś ekran mieszkańcom Żagania i Polski. Czy to jest lepsze? Powitanie naszych żołnierzy w państwa społeczności. Będą
Słuchaj, Mareczek jeszcze się nie martwi o mnie. On się martwi o siebie, żeby miał za co płacić za mieszkanie. Ważny dzień. No. Żeby ona była uczciwie wyglądała. Witamy. Bo tutaj pisze dodatkowa przesyłka płatna z ambasador podkreślił, że przybycie grupy bojowej stanowi wyraz lojalności wobec polskiego sojusznika oraz gotowości do użycia potencjału wojskowego dla jego obrony. This is America's koncerna to jednostka w gotowości dysponująca najlepszymi zdolnościami bojowymi, wysoce wyszkolona, posiadająca najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie. Jej rozmieszczenie jest wyrazem niepodważalnego zaangażowania Ameryki w wypełnienie zobowiązań do obrony wszystkich członków NATO. Generał Timothy McGuire podkreślił, że obecność w Polsce amerykańskich wojsk to dowód na coraz silniejsze polsko-amerykańskie przymierze wojskowe. Generał zaznaczył, że Amerykanie są dumni z obecności w Polsce. Za przyjazne przyjęcie, jakie wojskowi otrzymali w zadaniu. Amerykański generał zaznaczył, że wojska naszych państw łączy ponad 200-letnia historia. Tak, że Zelenski dzwoni. Że niby lato mu zajebałem, a jeszcze mój numer podał na plecach. Polskich sojuszników, nasza wspólna historia, wartości i poświęcenie są dowodem naszej chwały. A w dupie nam to. I nigdy kluczy. To, że kluczy ktoś znajdzie, to wtedy go nie będzie, bo ta osoba obca, którą tu znacie, to ona nie będzie widziała, że... Przecież tam nie ma adres. No nie ma. No i chuj. Nie ma ich, zgubiłem je z torby, wyciąganie. Jak można kluczy? Bo ja wszystkie rzeczy wyciągam. A po co mi te kluczy? Po co mi te kluczy? Nie muszę. No ale się mogę siadać Zalewskiemu, bo ty ile dorobili? 50 zł dał? 60. No 60, to jest trochę kasy. Na ziemi lubuskiej. To historyczny moment, ja powód do dumy dla wszystkich żołnierzy czarnej dywizji. I się pokłócili, i tak się pogodzili. Dla województwa lubuskiego. Dziękując za powierzenie tego zadania, szczególnie serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość dostojnych gości. Z okazji powitania żołnierzy w żegnaniu. To nie karta, ale pieniądze. Przelewem, no tak, albo karta do pieniądze. Pieniądze plastikowymi, nie no. Rozumiesz, o co chodzi. Albo wojskowe wozy opancerzone, czołgi i żołnierze w mundurach. Mieszkańcy Żegania zachwyceni. Pogoda trochę mogła być lepsza. No, karta tani pieniądze, niestety. Pogody się nie wybiera, ale za to się wybiera sprzęt, który można zobaczyć. Pan troszeczkę tak chudy jest. Za młodzieży na pewno to będzie. Jest świetnie to wszystko wygląda, a czy wy w ogóle odczuwacie już ich obecność? Daje się zauważyć ich oczywiście. No dobrze, bo nie ty jest. Tak, przebieg powietrza musi być, masz rację. Linii pod hasłem Bezpieczna Polska odbyły się także we wszystkich miastach wojewódzkich. W stolicy wojewoda mazowiecki Zdzisław podczas otwarcia imprezy powiedział, że jest to moment historyczny. Jest to moment, w którym bezpieczeństwo Polski jest podnoszona bardzo wysoko. Dlatego, że od momentu, w którym decyzje zapadły na szczycie natowskim w lipcu zeszłego roku, dzisiaj mamy realizację tych postanowień i Polska może być przekonana, że nie tylko ma podpisywane pakty, ale ma również konkretnie wojska, które mogą wspólnie z naszą armią to, co jest najważniejsze, bezpieczeństwo naszego państwa zrealizować. Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Sławomir Frączak podkreślił, że piknik jest uroczystością radosną. A przy okazji, żeby można było jeszcze raz przypatrzyć się temu, co stanowi Polską istotę bezpieczeństwa, czyli oręż, który stoi za państwem. Daje, że jesteś po prostu wypłacalny, jak nowa osoba. A potem wiesz, jak nie płacisz, zrywasz umowę, to wiesz, ile płacisz na tym mobilu. To jest początek, mamy czas, wiele przed sobą, gości będzie wszystkie rzeczy masz więcej swoje. I ta radość będzie górowała ponad tym placem tak ważnym. Bo jak się kończy się komuś abonament, żołnierze prezentowali sprzęt między innymi wóz ewakuacji medycznej, którym dowodzi ratownik plutonowy Mariusz Marczak. Wóz ewakuacji medycznej służy do szybkiej ewakuacji żołnierzy z gniazda rannych, udzielenie pierwszej pomocy i przewiezienie tam, gdzie żołnierz zostanie udzielona pomoc. To jest taka wojskowa kareta. Tutaj w tym pojeździe akurat można wziąć trzech ciężko rannych żołnierzy, plus czterech siedzących. 500 zł, ale ma telefony. Czyli razem siedmiu. Nie, to umowy nie może. W tym pojeździe znajduje się wyposażenie medyczne. Zainteresowanie zwiedzających wzbudził. Na nic nie można zerwać umowy. To jest czołg. Na kartę mogę powiedzieć, że mogę, bym chciał 500 zł. Ale...
chyba pancernik. Mają karabiny, działo i na dole ma celowniki. To są PT-91, tak zwany twardy, który ma za zadanie ochronić załogę, co w poprzednim modelu T-72 nie było zastosowane. Powiedział, że nie jest wygodnie aż tak bardzo, ale podoba mi się ta praca. No to co z tego, ale możesz tylko zrezygnować z telefonu w ciągu 7 dni. Jeżeli minie 8 dzień, to już nie masz takiego prawa, czyli wyraźnie. Ja to pomogę, powiedzieć, że armatą chcą wiedzieć, ale widzisz, laptop bierzesz na 2 lata, bo to publicza się cenę laptopa, nie? Do tej armaty, ale chodzi o kartę, jak karty zrezygnuje, to laptop jest mój. Mnie zaciekawił ten snajper. 2 lata minęło? To jest Rosomak, tak? Kto ci pan żołnierz pokazywał? Jak zrobisz umowę, to nie jest laptop twój, czyli... Nie jest mój, powiedział wyraźnie. Jest mój. Zostaje u mnie. A karta będzie... Po 2 latach to nie jest zerwanie umowy. Po 2 latach to się kończy umowa. Tylko ja mówię o trakcie, jak no to jest zerwanie, to jest trakcie. Są ciekawe pojazdy, szczególnie Rosomak. Na pewno widzę, że jakieś przygotowanie mamy. Czy najlepsze? Trudno powiedzieć. Wojewoda Podlaski, Bogdan Waszkowski. Oczywiście sprzęt przede wszystkim wojskowy, choć oczywiście tutaj jest zawsze wsparcie innych służb mundurowych. Jak i przy zerwie umowy wchodzi na krajowy rejestr dłużników, wojsk amerykańskich, no ja wiem, i wtedy Europy, nie dostanie nic, bo jakby brał drugi telefon, tylko sprawdzać na krajowym rejestrze. No, ale kupi za gotówkę. Ale mi to innego powiedział w T-Mobile. Dowiedzieć się czegoś nowego. Dla syna na pewno duża atrakcja. Ja z nim rozmawiałam przecież. Nie możesz przerwać jakąś umowę na 2 lata, to musisz się wywiązać z tej umowy. Podjęte dwie inicjatywy. Jak każda baza będzie złotych, to powinien, że laptopa nie muszę oddawać. Nie rozumiesz jednej rzeczy. 500 zł zapłacisz karę, ale ty masz przykładowo na 2 lata wartość przykładowo 1000 zł, nie? Jak płacisz 40 zł na umowę, na ten. Nie możesz zerwać umowy. Po prostu musisz to zapłacić. To, co masz w umowie napisane, musisz dotrzymać umowy do końca. Po 2 latach, ale ja mogę zerwać umowę z jednym latem. Podczas pikników wolontariusze Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego mogę, bo piszę przecież w tym, a tu zezerwanie umowy 500 zł się płaci. Ucierpiałe, trwającej od ponad 5 lat w wojnie domowej w Syrii. Czytał i też kłamie. Czytałeś. Dobra, nie ma co. Ty też masz dokumenty z filmu, bo i też ludzi w potrzebie. Tak, szczególnie rocznicy. Ja nie widzę. Dobra, nieważne. Coraz więcej osób się zbiera, więc jesteśmy w stanie coraz więcej zebrać. Będziemy tam się sprzeciwiać. Tak, no. Teraz jest linia Myśla, to są katolicki rządzi i te wszystkie firmy prywatne pójdą won. Nie pójdą won, bo mają podpisane umowy, rozumiesz? I wypłacili kary takie, rozumiesz? Które by się nie opłaciło w ogóle tego zerwać umowy. No tak. Ty wiesz, jakie ale nie mają dobrych... Słuchaj, posłuchaj, nie zerwią umów hipermarketów, dlatego że weź jak wyglądało, gdy nie było hipermarketów. Wszędzie był brud, syf, hiła i mogiła. Nawet i w Warszawie. Przecież zanim wybudowali arkady, to tam na terenie arkady było wysypisko śmieci. No tak, w ogóle bagna. No a na Oszołomie tam wola to co tam, bo też bałagan więcej, nic nie było, ruina. Bardzo ważne. Każdy sukces, każde dobre miejsce to jest dla mnie nagroda za ciężką pracę. Dopiero hipermarkety coś konkretnego zrobiły, ale nie oszukujmy się. Wszystkich ludzi, którzy na to pracują, dlatego z góry w tym momencie im już bardzo dziękuję, a myślę, że jeszcze będziemy sobie dziękować i gratulować. Z kolei Adam Małysz, koordynator do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, zwracał uwagę, że Kamil Stoch w drugiej serii doskonale poradził sobie z trudnymi warunkami panującymi na skoczy. To był fenomenalny skocz. Ja jak Kamil wyszedł z progu, od razu wiedziałem, że skoczy. Zresztą byłem pewny, że skoczy, bo w tak trudnych warunkach, z tak niskim rozbiegiem tylko Kamil był w stanie sobie poradzić. Bardziej, że widzieliśmy wcześniej Krafta, nieważne. A to jest naprawdę weźmienity zawodnik i Kamil po prostu teraz, można powiedzieć, że deklasuje rywali. Ale jeśli chodzi o dziewczyny, to nie obchodzi. Zachwyceni są kibice, którzy w Wiśle na skoczni dopingowali naszego zawodnika. Jego sprawa, nie? Kamil Stoch zachwyca formę. To jest niesamowite. Myślę, że wyraźnie powiedział. My na to jako Polacy pytałem go się, czy za zerwanie naprawdę, jestem w trzeci raz tutaj, bo jak po prostu cudownie. Bardzo dumny, naprawdę, nie no, jak ci kibice, to jest się w trendu.
te emocje tutaj, ach, się napisać. Super, dumni jesteśmy z naszego Kamila. Ale jutro też to zwycięża. Jeszcze ktoś z nas jeszcze, albo Maciek, albo Piotrek na podium będzie razem. Ja byłam pierwszy raz na skokach, także to było dla mnie na pewno bardzo duże zaskoczenie. Ale pozytywnie wszystko było. Super, fajna atmosfera. Mimo tego, że jest zimno, to tam akurat było bardzo gorąco. Emocje niesamowite, świetna impreza. No i Kamil pierwszy, to najważniejsze. Trzymaliśmy za niego kciuki przez całe zawody. Super, udało się. Jesteśmy mega, mega szczęśliwi. To nawet jak przykładowo masz na 2 lata umowę po 50 zł miesięcznie, nie? To płacisz przykładowo rok czasu po 100 zł dzięki zwycięstwu i płacisz po prostu szybciej telefon i po roku czasu już masz spłacone i wtedy po prostu możesz sobie wziąć drugi telefon. 7, Maciej Kot 9. Ale to wtedy, jak chcesz skrócić czas, to musisz zwiększyć kwotę płatności. Jutro po południu w Wiśle drugi konkurs. Z kolei w przyszły weekend zajęci z Kotkami Świata będą rywalizowali. To byś musiał płacić przykładowo jak masz 2 lata. Bo chodzi o to, że jeszcze rok mam abonamentów w tym roku, nie byłem w rolnictwa na wjeździe ogólnopolskiego porozumienia rok czasu. Musisz po prostu spłacić jej firmę. Zapowiedział prowadzenie kilku. To ty musisz się dogadać. W ciągu pół roku, jak ci to wytłumaczę, w ciągu miesiąca płacisz za 2 miesiące. Ale mi chodzi z tym, że żeby w tym roku jakoś zakończyć umowę, żeby nie płacić do 2018 roku. No to musisz zwiększyć płatność wtedy za telefon. Ile płacisz dokonał odpowiednich przesunięć budżetowych. Ubezpieczenia dla rolników od upraw rolnych. Te, które w zeszłym roku 50, wynosiły nieco powyżej 200 milionów, w tym roku jest to 1 000 000 000 zł, czyli 5 razy więcej w stosunku do poprzednich wydatków. Rozpoczęliśmy na przykład wielki program odbudowy polskiej trzody chlewnej. Trzody, która kiedyś była na poziomie 20 milionów sztuk, dzisiaj na poziomie 8, 9, 10 milionów sztuk. 150 zł i 308 zł musi dopłacić. Dałam ci ten rachunek, żebyś mu dał, a ty nie jesteś świadomy, o co chodzi. Jak mu nie dasz tego rachunku 308 zł, to jest tylko 150 zapłacone. Mówię ci. A jak nie, to ale ona mówi, właśnie ten rachunek jest zapłacony, powiedziałam. Ale jaki? A jaki strach? Nie kłóćcie się. Powiedziałaś, że jest pan rachunek był zapłacony. Niestety nie. To właśnie dystrybutor, który wprowadzał na rynek holenderski ten produkt polski, tutaj wytworzony, tutaj opakowany, zarabiał 90% podziału tej marży, a producent polski 90%. I to chcemy również zmienić. No. Mateusz Morawiecki im przypomniał, ja wiem, i tak jak ci mówię, tak jest. Ale się zgodzę, że spłacono rodzicom mieszkającym i wychowującym dzieci na wsi. Wicepremier Mateusz Morawiecki skomentował wczorajsze decyzje agencji ratingowych. Jak powiedział, te decyzje oznaczają wysoki poziom wiarygodności. Nie, Marek nie chodzi, bo on nie jeździ na Ukrainie. Ja nie mówię na o Marku, ja mówię o tobie, czy tak, 22-22, 4 dwójki, widzisz? Taką oceną ratingową nie jest zaskoczony były premier i szef NBP Marek Belka. Mówił o tym w Londynie, gdzie gości na konferencji naukowej Leaders Point in the Global World na brytyjskiej uniwersytecie. No, nie żadna niespodzianka. Nie było specjalnych powodów, żeby oczekiwać tutaj zmiany. Budżet jest w dobrym stanie, a dla agencji ratingowych to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Eksperci z agencji Fitch napisali w komunikacie, że na utrzymanie dotychczasowej oceny wpłynęły m.in. solidne fundamenty makroekonomiczne, stabilny system bankowy i niewłaściwa polityka pieniężna. W najbliższych latach wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy. Marek Belka uważa ten scenariusz za prawdopodobny. Nie wiadomo, kiedy to odbicie nastąpi. Prawdopodobnie gdzieś w ciągu roku powinno nastąpić, bo jakaś absorpcja funduszy unijnych nastąpi. Za to, że zarejestrowana karta, to dzwoniłam, ale przecież tego nie wydzwonię. Może zaczęliście bingo, ty włączyć smart i SMS-y za darmo i do tak dalej. To ma do tego 1000 zł. Ale potem zaczęła przychodzić, że gramy w Jeepa i że tam wysyłaj SMS-y po 3,65. To więc ja wysyłam po 3-4 zł SMS-y i tego za 200-300 i w końcu stanęło, że się te 1000 zł jako nagroda wyładowało. I piszą, że doładuj 800 zł, żeby dalej grać i od Jeepa. No to więc bezczelni są, wiesz? Ja to grałam tylko dlatego, żeby się wygłupić, żeby te kwoty jakoś wyrzucić z siebie, a oni myśleli, że jeszcze ja bym sobie doładuję 800 zł, bo nie mam przedsiębiorców, czy to na z Orange, jak i bez Orange. W
karty drogowe. Dobrze, to czy, to. Janek czy Witek tutaj stał i do niego dzwonił, wiesz, operator. Ale to, tego to, co dla Orange. Jan mówi, do Bornerowa iść z powrotem, dzwoni na swój koszt. A wy pobieracie pieniądze, jesteście Żydami, złodziejami, oszustami. Zaczął tutaj tupać. Ja włączyłam kamerę i a ten facet za Orange nie chciał się wyłączyć. Mówi, my nie jesteśmy jakiego Żydowską. Jesteście Żydowską, oszustystyczną, jesteście bezczelni. I zaczął tutaj pyskować. Ja nagrałam wszystko na YouTube. 40% wszystkich środków, a z drugiej strony mamy takich paru maruderów, którzy te wskaźniki mają nawet poniżej 10%, jak województwo kujawsko-pomorskie, mazurskie. Na drugim biegunie jest województwo warmińsko-mazurskie, które wydało 9% środków z Unii Europejskiej. Oparcia w dowodach naukowych, Dawid mi które tworzą jakieś wymyślone choroby, których nigdy medycyna nie odnotowała, które obiecują efekty tak naprawdę, które nigdy u danych klientów, pacjentów czy osób zdrowych nigdy nie nastąpi. Nie się w tyle, zobaczcie, nie wchodzą. Sprzedaż preparatów medycznych często zależy od siły reklamy. Często ludzie są po prostu oszukiwani. Kupują preparat, który zawiera mniej substancji, nazwijmy to aktywnej, a jest trzy razy droższy od innego preparatu. A dzisiaj widziałeś skrzynki, jak chodzili z tymi, z Caritasem? Z Caritasu chodzili dzisiaj po mieście z inny producent sprzedaje za 10 zł. Bo zrobili na to, że kościół owsiakowi, rozumiesz? Że niby dzisiaj ze skrzynkami chodzi Caritas, rozumiesz? No a jutro nie widziałam. W YouTubie czytałam. Wydają swoje pieniądze w zupełnie bezsensowny sposób. Ministerstwo Zdrowia wciąż pokazuje, że tu dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Ale to już chyba jest ostatni raz, bo owsiak przekręcił dużo na rogę i zamknął film. Nie wiem, ja nie idę na wsiak. O 14 do 22 będą być na drogach prowadzących. A 20 fajerwerki, dobrze. A 20 fajerwerki, ja robię fajerwerki. Po prostu, przeliczyli to, że się nie opłaci w ogóle robić tego koncertu, bo rozumiesz, bo te całe koszty... Play się reklamuje. Ale to jutro będzie, ale już ostatni raz. Już w przyszłym roku nie będzie. A po co ma być? Ale już tak mówili, że już miało nie być w tym roku jakoś ogólnie. Osoby, a szczególnie dzieci. Oni przecież oszuści, jeszcze przeciwni linii rządowej. Po prostu owsiak ma sprawy, rozumiesz? On do sądu nie donosi dokumentów i on się wścieka na radio, na telewizję, to Republikę, rozumiesz? A Republika mu kręci afery, bo po prostu robi przekręty, rozumiesz? Przelewa pieniądze z puszek, nie kupuje sprzętu, rozumiesz? Tylko bierze po prostu pieniądze na swoje konto, rozumiesz? Zimowych. Tak. W Gdańsku dzieci na ferie wiózł przeładowany pociąg SKM. Prawdopodobnie nie ma nic bezinteresownie. Było miejsc w składzie. Jakie plotki na YouTubie, wszystko szkoda, poglądaj na YouTubie. Słuchaj, wszystko jest na YouTubie, bo od góry do dołu na minusie i na plusie. No dobrze, ale poglądaj telewizję Republikę na temat owsiaka, to zobaczysz ile programów i nie ma żadnej ściemy. Facet udowadnia jemu wszystko. Ja też tak myślę, ale on pokazywał swoje mieszkanie. Że ma biedne mieszkanie, skromnie żyje, wcale tam nic mieszkanie nie widać. A jaki ma samochód? Za ile on kupił mieszkanie? Za milion mieszkanie? A skąd ten milion wziął? No właśnie. I tam jego historię całą, rozumiesz, jego ojciec był milicjantem, rozumiesz? Okazało się, że ta grupa jest bardzo liczna.
i w momencie, ale ty wiesz, to pisał od wizualnie mówią w internecie, że oszustem, ale w jakiejś telewizji dziennikarka mówi, ja mówię, cholera, że te dziennikarki nie zwolnią. Weź pooglądaj sobie tego Max Golonko, to jego programy, nie? To w TVN, zobacz, jakie zrobili aferę, rozumiesz? To tam jakieś przekręty, coś takiego, a to jest na polska telewizja obczerniła TVN amerykańskiego prezydenta, że był tam gdzieś w agencji towarzyskiej Rosji, coś takiego, rozumiesz? A nie mają na to dowodów, rozumiesz? I ten facet, który ma telewizję tu w Polsce, on jest Amerykaninem i on będzie miał z tego powodu kłopoty, rozumiesz? Bo Golonko ogląda jego program, że się przyczyni do niego, że co telewizja pokazuje, rozumiesz? Nasza polska TVN i po prostu, że telewizja, być może telewizja zamknie. Bo telewizja TVN szkodzić będzie dla naszego kraju, rozumiesz? Szkodzi. Tak, i telewizja nasza zamknie. Ona z Krakowa jest tylko? No nie ma. Ale tak, jak jest, mi się podoba. Nie, pan jak, telewizję w Warszawie masz na tym. No. Na Sadywie masz tam. No. Odbyło się oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Dwa budynki. Szczególnie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Po jednej stronie policja w Polsce, Paul Jones. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Będę cię biła pasem. To właśnie ci nie dla Polski i dla Europy. No i co z tego? Zobacz telewizja i w tym roku tylko dwójka, ani jedynka Owsiaka nie będzie pokazywała. Ani Polsa, tylko będzie TVN pokazywał Owsiaka. A ten program, który ta szkoła zrobiła TVN, no one mogą przyjść na specjalne inny program. Często mają poczucie osamotnienia. Nie wiem, ja tam bardziej telewizji nie oglądam. A mogą czy nie? Nie wiem, się nie znam. To muszą mieć zgodę od producenta. Mówił natomiast, że przybycie grupy musisz oglądać tego Max Golonko. On jest naj uczciwszy jako prezenter telewizji. Elka papierówki nakładamy tu na ten, żebyś miała. Nie. Członków NATO. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi prowadził po pierwszej serii. Nie przedłużał im koncesji, już telewizja będzie zamknięta. Rozumiesz, co to znaczy? Nie przedłużał im koncesji. I wystarczy. Przykładowo ma umowę mają do 2018 roku, rozumiesz? No to poglądaj internet, te programy Max Golonko, co to jest polski dziennikarz, mieszka w Ameryce do 25 lat. Na 19 pozycji upasował się na Stefan Hula na 20. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz pierwszy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odwiedzi w tym roku prezydencję. Co, mało ludzi na zieloną trawkę poszło, oni nie mogą iść. Żadnego reprezentanta nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Frekwencja w szwajcarskim kurorcie zapowiada się rekordowa, ma być 3000 gości. Tegoroczne 47. forum odbędzie się w dniach od 17 do 20 stycznia. Informacje o tym, że ani Trump, ani nikt z jego ekipy do spraw objęcia władzy nie wybiera się do Davos, przekazała agencji Bloomberg rzeczniczka Hope Hicks. Nie mogą przeżyć, bo nie mają koncesji i nie mają go przeżyć. Na jak do Polsatu pójdzie TVN? Po prostu upadnie telewizja, upadł już będzie telewizja. Ale ci, co pracują, to mogą co innego robić. Tak, mogą iść do hipermarketu Towar na Półkach odpalać. Jakich jeszcze przyjmą? Wolnego światowego handlu. Po prostu koniec pracy, zamkną telewizję i słowa. Będzie inna, Boże. To ma 23 minuty po 22. Mało tego. Działacze prokremlowskiej organizacji Antymajdan zorganizowali w Moskwie. Nie dostaną zgody i wszystko. Dlatego, że działa na szkodę Polski. Tak, i to ryzyk mówi, wiesz. To nie tylko ryzyk, ale nie tylko ryzyk, ale wiesz, ludzie to zauważą, a nie za ryzyk. A tam ryzyk, to tam ryzyk też. A nie byłem achem. To przecież serwiary z TVN skierują na Polsat. Co na Polsat? Polsat Telewizja jest inny właściciel i nic TVN nie pójdzie do Polsatu, tylko po prostu będzie upadłość telewizji. Zamknął telewizję TVN. Rozumiesz? Zamknął telewizję TVN. Seriale gdzie? Nie będzie. Nie będzie w ogóle. Wystawiają się na cel rosyjskich rakiet. Przyzywają wszystkie państwa, które godzą się na takie działania. Tak, widać,
dziewczyna ta jest. Kalisza, że życie zrobiła? Ona życie dobrego zrobiła? A chodzi jedynie o to, żeby wzrastało. Jak myśmy tą sprzątaczkę na lotnisko wgadały w Amicach, ty tu mówisz, a ja te kamery podstawiam. Ty słuchaj, jak ona tu zagląda? Patrz, 10 razy zagląda i wchodzi do tej toalety i z powrotem nic nie robi. I udaje wrażenie, że robi. Wiesz? Członkowskich tej organizacji. Nie, Moskwa. Ale się postarają, żeby im zamknąć, nie przejmuj się. Amerykański prezydent się do tego przyczyni. Wszystkie amerykańskie sankcje wobec Rosji za zajęcie Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. A czego się pani spodziewać? Jest biznesmenem i USA ocenia, że działania Moskwy zagrażają amerykańskim interesom. Na pewno nie lepszy jest Obama. Barack Obama stwierdził, że osoby i organizacje, których dotyczą sankcje, stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Działania rządu Federacji Rosyjskiej, w tym zajęcie Krymu oraz użycie siły na Ukrainie, podważają demokratyczne procesy oraz instytucje w tym kraju, a także zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu, suwerenności. Ale poczekaj, on ledwie co zdążył być prezydentem prezydent i teraz co robili? Ale wiesz co zrobili Amerykanie? Wyrzucili ruskich z prywatnych posiadłości, rozumiesz? Wyrzucili 90 osób wyrzucili i pojechali do Moskwy na święta, rozumiesz? A wiesz co zrobił Trump? Że do 20 stycznia z Waszyngtonu, wszyscy Marek Polski, Radio. Z Białego Domu muszą się wyprowadzić, spakować i 20 stycznia mają ostatni termin, muszą się znowu wyprowadzić. No. Rozumiem, że oni chcą się wyprowadzić na swoje mieszkania, rozumiesz? Trump odpowiedział, że pozostawi przynajmniej na jakiś czas. I do 20 stycznia musi opuścić, jeśli Rosja pomoże Stanom Zjednoczonym w walce z organizacją Państwo Islamskie. Jeśli dojdzie do współpracy i Rosja rzeczywiście będzie nam pomagała, jaki sens ma utrzymywanie sankcji, gdy ktoś robi wspaniałe rzeczy, cytuję Wall Street Journal przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Senacka Komisja Wywiadu Stanów Zjednoczonych przeprowadzi dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w minionym roku. Amerykańskie agencje wywiadowcze twierdzą, że prezydent Rosji Władimir Putin zlecił hakerom ingerencję w amerykańskie wybory tak, aby zwiększyć szansę Donalda Trumpa, a zmienić kandydatki demokratów Hillary Clinton. Dochodzenie senatu poparli zarówno senatorowie partii republikańskiej, jak i demokratycznej. W ramach tego śledztwa możliwe będzie przesłuchanie urzędników odchodzącego prezydenta Baracka Obamy i przedstawicieli administracji przejmującego stanowisko Donalda Trumpa. Śledztwo ma służyć temu, aby w pełni rozpoznać zakres wpływu rosyjskich hakerów na wynik wyborów. Dodatkowo mają zostać zbadane ewentualne powiązania amerykańskich i osób odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii wyborczej z rosyjskimi służbami. Większość materiałów z prac komisji nie zostanie ujawniona ze względu na ochronę informacji niejawnych. Wydany na początku stycznia raport dyrektora Wywiadu Narodowego informuje, że Rosjanie włamali się do komputerów partii demokratycznej i upublicznili kłopotliwe dla Hillary Clinton maile. Dodatkowo mieli prowadzić medialną kampanię manipulacji w celu zmniejszenia szansy demokratki. Donald Trump wielokrotnie krytykował podejrzenia, że Rosjanie pomagali mu w odniesieniu zwycięstwa w listopadowych wyborach prezydenckich. Strona rosyjska również dementowała wszelkie doniesienia o ich ingerencji w wybory USA. Łódź przewożona zatonęła u wybrzeży Libii. Okrętowi Rosji Straży Przybrzeżnej udało się uratować do tej pory 4 uchodźców. Z wody wyłowiono ciała 8. Do wypadku łodzi doszło około 30 mil na północ od libijskiego wybrzeża. Wszystko włoskich służb na jej pokładzie znajdowało się 107 pasażerów. W akcji ratunkowej biorą również udział jednostki marynarki Francji oraz Frontexu. Czyli, że mówi, że TVN24 upadnie. W tym samolot i helikopter. No jak upadnie TVN, no to jest jedna firma, nie? Tylko inny program. Na stacjach telewizyjnych. A Janek Witek powiedział to samo o Czerskiej Gazecie Wyborczej, które nakłady ale Wyborcza już plajtuje, bo przecież oni, przecież ten kod się składa, przecież z całym, a teraz jeszcze udowodnili temu całemu chodziarzowi. Nie, mogę nie znać tego. Co najmniej 21 osób udało w wypadku łodzi na rzece 120 tysięcy łodzi. Na pokładzie
znajdowało się 120 około 40 pasażerów, którzy zaczęli uczestniczyć w sprawie sądu. I go odsunęli już od kodu, rozumiesz? Już nie będzie. Nie dopłynąłszy do brzegu, jedność pozostałych nie jest znana. Dlatego liczba ofiar może wzrosnąć. Poinformował szef policji w Padmie, stolicy stanu Bihar. Według lokalnych władz Łódź była przeładowana. Władze stanu ogłosiły również, że wypłacą za pomoc. Ci, którzy chodzili, rzucali skrzynki, w rejonie, gdzie doszło do katastrofy, promy w Łodzi są najczęstszym środkiem transportu. Często są one przepełnione, a zasady bezpieczeństwa nie są przestrzegane. Palestyński przywódca Mahmud Abbas otworzył siedzibę ambasady swojego kraju przy stolicy apostolskiej. Po audiencji u papieża Franciszka Mahmud Abbas oświadczył, że Watykan uznał Palestynę za niezależne państwo. Palestyński przywódca wyraził nadzieję, że inne kraje wezmą z tego przykład. Rozmowa w cztery oczy trwała 23 minuty. Jak się spodziewano, stosunków dwustronnych, a także dialogu izraelsko-palestyńskiego. Gość podarował papieżowi kamień z Golgoty i Mahomet film dokumentalny na temat renowacji bazyli Narodzenia w Betlejem. Franciszek zrewanżował się kilkoma swymi dokumentami w arabskim przekładzie oraz medalem niedawnego roku miłosierdzia. Po audiencji Mahmud Abbas otworzył siedzibę ambasady swego kraju przy stolicy apostolskiej. Powiedział, że jest ona dowodem miłości, jaką papież darzy naród palestyński. Ale co to za życie, pokój. Był ważny, Marek kto Lenem, co robi. Polskie Radio. Był też z historii. Ekstremizm to jeden z priorytetów Austrii, która od początku roku sprawuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ale ona, żeby żyła 300 lat temu, to by była spalona na stanie. A przecież mało ludzi spali. Mało ludzi spali. Ale ona raczej chciała na miarę i spadła, że nie była świętą. Przestępczą zorganizowaną radykalizacją i falę migracyjną, która sprawia wielu krajom członkowskim znaczne problemy. Przewał Zielski w MSZ oświadczył, że jego kraj chce się zaangażować w walkę z radykalizmem oraz budową zaufania, jak również z niego. Ja oglądam telewizję YouTube'ową. Peter Neumann, dyrektor Międzynarodowego Centrum. Internet oglądał. Nie wiesz, że to jest ludzie. Internet. Internet, tak. Ogląda FK Internet.